Warszawie Górniczej ma powstać jeden z małych reaktorów jądrowych. Przynajmniej takie plany ma polski rząd, o czym premier Mateusz Morawiecki poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej. Szef rządu wskazał 7 wstępnych lokalizacji, z których jedna dotyczy województwa śląskiego. Jakie są pierwsze reakcje mieszkańców? Uważam, że pomysł jest słuszny. No, inne kraje Europy Zachodniej, zwłaszcza Francja, stawiają na energetykę jądrową, no i przez wiele lat czerpali w ten sposób energię. Jedyny kierunek, jedyna szkoła. Choć wczorajsza wypowiedź wiceprezydenta w Krakowie, który złapał się za głowę i mówi: od razu zobaczyłem grzyb nad Hiroshimą i Nagasaki. Byłem tam, tam widziałem, no, dokąd tacy ludzie będą pełnić funkcję, to my daleko nie zajdziemy w tym kraju. Są też tacy, którzy jeszcze nie do końca mają przekonanie co do słuszności powstania reaktora jądrowego w swoim otoczeniu. Główne wątpliwości skupiają się na bezpieczeństwie. No wszyscy pamiętamy gdzieś tam te wszystkie wybuchy, które były w Rosji, tak? No nie wiem, no mówię, troszeczkę to wzbudza taki niepokój. To musielibyśmy po prostu wiedzieć dokładnie faktycznie, że jaka to jest technologia, no i takie zapewnienie, że my i nasze dzieci będziemy bezpieczni. Pierwsze myśli, no podejrzewam, że trzeba sprawę zbadać, tak jak prezydent Dąbrowy wypowiedział się na ten temat. Prezydent Dąbrowy Górniczej o planach zbudowania na terenie miasta małego reaktora atomowego dowiedział się z konferencji prasowej premiera. Miasto nie mówi nie takiej inwestycji, jednak oczekuje podjęcia dialogu w tej sprawie. Według przedstawicieli rządu pierwsze kroki w postaci badań geologicznych w proponowanych lokalizacjach już zostały poczynione. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, a mieszkańcy chcą wiedzieć, gdzie dokładnie zostanie taki reaktor umiejscowiony, jaka będzie strefa ochronna. Chcemy też wiedzieć, jaki jest pomysł na obieg wody, skąd ta woda będzie pochodziła. Pojawiła się też na konferencji taka informacja, że były prowadzone prace geologiczne. My nie mamy informacji o takich pracach. Plany spółki należącej do grupy PKN Orlen odpowiedzialnej za prace projektowe rozwoju energetyki jądrowej zmierzają do zastąpienia węglowych bloków energetycznych. Reaktory mają powstawać w przemysłowych strefach miast. Mówi się również o produkcji zielonego, czystego paliwa wodorowego. Rocznie dzięki posadowieniu jednego reaktora SMR będzie można zaoszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na emisji CO2. Reaktory SMR, jak tłumaczą specjaliści, są całkowicie bezpieczne i nie powinny budzić niepokojących skojarzeń. Te choć nieuniknione może uspokoić fakt, że dziś planowane reaktory budowane są w zupełnie innej, nowej technologii. Nie ma takiego zagrożenia wybuchu, tam ciśnienia są nieco niższe, jak również czas promieniowania tych produktów, które powstają, jest bardzo, bardzo krótki, w związku z czym to promieniowanie powstaje tylko wewnątrz samego reaktora. Pierwszy tego typu reaktor jądrowy o mocy 300 MW powstaje w Kanadzie. Jak przekonują naukowcy, dla zasilania miast w prąd długoterminowo to tanie i ekologiczne rozwiązanie. Emisja CO2 jest praktycznie zerowa, a co za tym idzie, nie generuje kosztów. Choć minęły już prawie 3 tygodnie od pojawienia się informacji na ten temat, to nadal owiana tajemnicą jest sprawa odnalezionych zwłok w małej wsi Bielowicko, niedaleko Bielska Białej. Prokuratura na razie odmawia komentarza w tej sprawie ze względu na dobro postępowania. Informacje mogłyby być takie głębsze, żeby po prostu większy spokój zapanował i nie było jakichś spekulacji tam typu cmentarz mafii, czy katownia, czy coś w tym rodzaju, jak to się rozpisują wszyscy. Wiadomo jedno, na terenie dawnej owczarni znaleziono zwłoki. W przestrzeni publicznej przewijają się informacje, że nie jedne, a sporo więcej. Tych wiadomości nie potwierdzają jednak służby. Choć zwłoki zostały odkryte w nocy z 30 na 31 marca, to dziś nadal można znaleźć tu taśmy policyjne. Na miejscu pojawiają się także patrole policji. Co ja wiem, to tak może 10 lat po prostu nikt się tam nie pojawiał. Tam może sporadycznie jakiś samochód, no ale to wiadomo, jeżeli ktoś jechał, to może właściciel jechał albo coś. Także nikt po prostu nie wiedział, kto tam wjeżdża, kto wyjeżdża. Śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Krajowa.
Referendum lokalne w Bielsku-Białej nieważne. Nie udało się osiągnąć wymaganej frekwencji, która powinna wynieść 30%. Zabrakło nieco ponad 1,5%. Mimo to grupa mieszkańców, która sprzeciwia się budowie spalarni odpadów w mieście, nie zamierza odpuszczać i zapowiedziała protest na najbliższy czwartek, kiedy to ma odbyć się sesja Rady Miejskiej. Sprzeciwiamy się budowie spalarni z bardzo wielu względów. Względy finansowe, względy finansowo-ekonomiczne, zdrowotne, społeczne, środowiskowe, klimatyczne. Przeciwwskazań do budowy spalarni w takiej lokalizacji jak Bielsko-Biała jest bardzo wiele. Podnosimy te wszystkie argumenty m.in. na stronie www.referendum-bb.pl, a także na naszych fanpage'ach. To jest 3-letnia dyskusja i edukacja z naszej strony mieszkańców na temat tych wszystkich przeciwwskazań. W referendum urzędnicy pytali o 3 kwestie, choć zdaniem wielu budząca największe kontrowersje jest właśnie ewentualna budowa spalarni przy ulicy Lądzina. Mieszkańcy głosowali także za dofinansowywaniem przez gminę leczenia in vitro, a także ograniczeniem ruchu na jednej z głównych ulic w mieście, czyli 3 maja. Na razie jednak nie wiadomo, jakie decyzje w tych kwestiach podejmie miasto. Zabrakło niewiele. Ale mimo, że zabrakło, uważamy, że ta frekwencja na poziomie ponad 28% to jest naprawdę sukces, zwłaszcza jeśli porównamy to z innymi miastami, gdzie podobne głosowania były przeprowadzane. Przykład Starachowic 3, Nowego Sącza, gdzie też były referenda w sprawie spalarni i tam odpowiednio frekwencja wyniosła 12,6%. Także te 28% jawi się jako sukces. Przeciwko budowie spalarni zagłosowało ponad 54% osób, które wzięły udział w referendum, za dofinansowaniem zabiegów in vitro ponad 62%, a przeciwko ograniczeniu ruchu w ścisłym centrum prawie 62% głosujących. Opór społeczny się czasami opłaca. Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę radnych z Chorzowa pozwalającą na budowę osiedla mieszkaniowego na terenie dawnych hal MTK w Parku Śląskim. Tutaj inwestycja 3 kwartały zabudowy mieszkaniowej Atalu jest dopiero początkiem ogromnej presji mieszkaniowej na ten teren. I to nas najbardziej martwi, ponieważ tutaj jest park. Oczywiście firma Atal twierdzi, że to nie jest park, ale jak każdy przeciętny człowiek jak spojrzy, to widzi, że jest to park. Stąd aktywiści wolą mieć w tym miejscu tereny rekreacyjne, a nie osiedla. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek zwrócił uwagę na jeden poważny błąd, jaki zawiera uchwała radnych z Chorzowa. Chodzi o dojazd do inwestycji, który miałby się odbywać drogą wewnętrzną, czyli ulicą Targową, która należy do Chorzowa, i Bytkowską, która leży już na terenie Katowic. Jak się jednak okazało, miasto Chorzów nie dopilnowało wszystkich uzgodnień dotyczących właśnie tego traktu komunikacyjnego, czyli nie uzgodniło z Miejskim Zakładem Ulic i Mostów w Katowicach, bo to jest właśnie zarządca tejże drogi powiatowej. Teraz radni mogą zaskarżyć decyzję wojewody, jednak co ważne i o czym głośno mówią aktywiści będący przeciwko budowie osiedla, uchwała zawiera więcej błędów. Chodzi na przykład o kwestie przystanków autobusowych, które mają obsługiwać przyszłych mieszkańców osiedla. Te również znajdują się w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej, a nie w Chorzowie, co również nie powinno pozwolić na użycie tzw. lex developer. Aktywiści cieszą się z obrotu spraw, ale mają świadomość, że to nie koniec walki o ten teren. Podobnie jest w dzielnicy Burowiec w Katowicach, gdzie jeszcze niedawno na terenie dawnej kolei miały powstać bloki. Tu jednak oprócz mieszkańców pomysłowi sprzeciwili się radni, głównie ci z Koalicji Obywatelskiej. Głosowaliśmy przeciwko budowie tej inwestycji osiedla mieszkaniowego na Burowcu. Teren, okoliczności, w jakich ta inwestycja miałaby zostać ulokowana, budził szeroki sprzeciw mieszkańców. Były uzasadnione argumenty formułowane przez architektów, urbanistów. Jednak dyskusji w tym temacie prawdopodobnie by nie było, gdyby nie mieszkańcy Burowca, którzy od początku nie chcieli tej inwestycji, głównie ze względu na fakt, że gdy kupowali tam domy, o osiedlu nie było mowy. Myślę, że jest to bardzo duży sukces. Bardzo się cieszymy, że nasza inicjatywa spotkała się z tak dużym poparciem mieszkańców, w ogóle mieszkańców Katowic, już nie mówiąc o Burowcu i Dąbrówce Małej. Myślę, że jest to bardzo duży sukces. Za taki też uważamy nasze działania, które przez prawie 10 miesięcy już trwają. I będą trwały, bo 27 kwietnia na sesji Rady Miasta radni będą musieli głosować nad odmową lokalizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę rozkład sił w mieście, to głosowanie nie musi zakończyć się takim wynikiem jak pierwsze. To jest jedyny pas zieleni, który w miejscowym planie zagospodarowań i w studium nie jest przeznaczony na zabudowę miejską, a dodatkowo jest tutaj, był niedawno przetarg i jest tutaj planowana Wodostrada Katowice-Sosnowiec.
która według nas jest rozsądniejszym wyjściem i na to powinny być przeznaczone tereny. Ale czy tak się stanie, to już pokażą najbliższe dni. Setki milionów euro trafi do województwa śląskiego, a dokładniej do gmin i powiatów subregionu centralnego. Co ważne, nie chodzi tu o krajowy plan odbudowy. Nigdy nie dokonalibyśmy porównywalnego kroku cywilizacyjnego bez współpracy pomiędzy Unią Europejską a Polską, a w szczególności pomiędzy sektorem samorządowym a tą dobrze rozumianą samorządną Unią Europejską. Teraz tych kroków cywilizacyjnych może być więcej, bo do województwa spłynie łącznie ponad 547 milionów euro. Kwota ta zostanie podzielona na grupy, z których wedle uznania będą mogły skorzystać gminy i powiaty subregionu centralnego. Więc będziemy z tych pieniędzy mogli reaktywować wszystkie tereny, które kiedyś służyły przemysłowi ciężkiemu, dzisiaj na inne działania też prorozwojowe. Myślimy tutaj o właśnie nowoczesnych technologiach, myślimy również o kwestiach całego rynku usług. To działania związane z zagospodarowaniem wód opadowych, z którymi akurat w mieście mamy duży problem, ale też takie działania ukierunkowane na nowe tereny zielone. Pieniądze pochodzą ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Najpierw formalności, potem wizyta u lekarza, a tam mierzenie, ważenie, pomiar ciśnienia i badanie wzroku. To standardowa procedura podczas kwalifikacji wojskowej. W naszym województwie na pierwszy ogień poszły m.in. tychy. Pomimo stresujących okoliczności wezwani nie tracili optymizmu. Generalnie w ogóle nie ma stresu, tak mi się wydaje. Totalny spokój, miła atmosfera, wszystko jako tak szybko idzie. Badania na wzrost, wagę, wzrok, nie wiem co tam jeszcze było. Po prostu pani musiała zbadać, czy nie mam jakichś problemów na przykład z stopami, czy nie mam platfusa i tak dalej. Tyle. I jeszcze było na wzrok dla daltonistów. Około 230 tysięcy osób w całym kraju będzie musiało się pojawić przed powiatowymi komisjami lekarskimi. Kwalifikacja wojskowa ma potrwać do 21 lipca. Powiatowa komisja lekarska określa zdolność do służby wojskowej. W Tychach zostało powołano tutaj do kwalifikacji wojskowej ponad 570 osób mężczyzn w wieku 19 lat, czyli jest to rocznik 2004, a także te osoby, które nie dostały do tej pory kategorii wojskowej. Młodzi ludzie, w tym kobiety, które również zostały wezwane ze względu na specyficzne wykształcenie lekarskie, weterynaryjne czy psychologiczne, nie muszą się obawiać, że komisja równa się z mobilizacją. Proces ten umożliwia wojsku rozeznanie, jakim zasobem dane terytorium dysponuje. Oprócz badań można się też dowiedzieć więcej na temat służby w wojsku. Wojsko będzie prowadziło szeroką promocję i rekrutację do poszczególnych form tej służby. A mianowicie kandydat zainteresowany służbą wojskową już w momencie stawania na kwalifikacji wojskowej może otrzymać od przedstawiciela szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji pełną informację na temat oferty Sił Zbrojnych. Kwalifikacja wojskowa zastąpiła w 2009 roku pobór. Wtedy zawieszono obowiązkową służbę wojskową w związku z przejściem na armię zawodową. Zawieszenie służby zasadniczej nie zniosło jednak obowiązku stawienia się przed komisją lekarską.